Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Wciąż zwiększa się liczba Polaków, którzy przyjęli szczepionkę przeciw COVID-19. Już od przyszłego tygodnia preparat będą mogły przyjmować także młodsze osoby. Rząd wprowadza możliwość podawania szczepionki przeciw COVID-19 dzieciom w wieku od 12 do 15 lat. Od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat. To jest ponad 2,5 miliona uczniów, którzy uczą się w 24 tysiącach szkół i placówek oświatowych. Jak podkreślał szef KPRM, minister Michał Dworczyk, szczepienia dzieci będą odbywały się w punktach szczepień, a od września w szkołach. Na razie nie rozpoczniemy przed wakacjami szczepień w szkołach, rozpoczniemy je od września. Obecnie trwają badania nad dopuszczeniem do szczepień również dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań. No i oczywiście jak wyniki tych badań okażą się pozytywne, to my również będziemy w oparciu o rekomendacje Rady Medycznej przy prezesie Rady Ministrów Mateuszu Morawieckim podejmowali decyzje również w sprawie szczepień dzieci młodszych. Dziś także Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów covidowych. Od dzisiaj Państwo możecie, korzystając ze swojego internetowego konta pacjenta, pobrać specjalny certyfikat. On ma dwie wersje, wersję elektroniczną, ale również tam znajduje się tradycyjna w formacie PDF-owym dokument, który można wydrukować. Certyfikat mogą pobrać osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki, ozdrowieńcy i osoby, które mają negatywny wynik testu. Zaletą posiadania certyfikatu COVID-19 jest to, że po przekroczeniu granicy nie będziemy musieli każdorazowo wykonywać testu na obecność koronawirusa lub odbywać kwarantanny. Formuła będzie obowiązywała w całej Unii Europejskiej od 1 lipca. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka. Życzenia najmłodszym złożyła między innymi para prezydencka. Dzień Dziecka obchodzimy od 1950 roku. To wyjątkowy dzień. Życzenia, radości i uśmiechu, a także życzliwości od bliskich złożył prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Życzymy, abyście mogli zawsze liczyć na troskę i życzliwość rodziców i bliskich. Niech wasze domy będą bezpieczną, spokojną przystanią, pełną miłości, szacunku i zrozumienia. Miejcie ambitne plany i wielkie marzenia i pozostańcie im zawsze wierni. Już dziś możecie zacząć je realizować. Wierzcie w swoje siły, ale też nie obawiajcie się prosić o pomoc i radę dorosłych. Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek życzył wszystkim dzieciom, aby ta normalność pokovidowa zagościła jak najdłużej. Żeby ta normalność już zagościła u nas na stałe i żebyśmy nie musieli wracać do tych sytuacji, które mieliśmy w ostatnich miesiącach, także w przedszkolach. Chcę życzyć dzieciom, żeby wzrastały właśnie w takiej przyjaźni, w takich wspólnotach. Życzenia dzieciom w dniu ich święta złożyła także minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dzisiaj z całego serca chciałabym życzyć wszystkim dzieciom, tym dużym i tym malutkim, aby przede wszystkim cieszyły się radością dnia codziennego. Żebyśmy sprawiali dzieciom radość i przede wszystkim wychowywali dzieci w poczuciu wartości, godności, aby nasze dzieci były przyszłością Polski. Minister Marlena Maląg zaprosiła także rodziny 20 czerwca na grę miejską w Warszawie z okazji Dnia Ojca. Od dzisiaj obowiązują nowe zasady ruchu drogowego. Zmiany dotyczą zarówno kierowców, jak i pieszych. Zakaz jazdy na zderzaku, pierwszeństwo dla pieszych i ujednolicenie prędkości w terenie zabudowanym niezależnie od pory dnia to nowe zasady drogowe, które dzisiaj weszły w życie. One mają doprowadzić do tego, żeby było jak najmniej wypadków. Powiedział premier Mateusz Morawiecki, tylko w Małopolsce od stycznia doszło do 155 wypadków drogowych z udziałem pieszych, zaznaczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Aż 18 osób zginęło, możemy powiedzieć, że o 18 osób za dużo. Pomóc mają nowe rozwiązania. Od dziś piesi mają pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Kierowca musi ustąpić nawet wtedy, gdy pieszy dopiero zbliża się do przejścia. Ale tu uwaga i trzy wykrzykniki.
ten pieszy nie może wejść na jezdnię, bo tak jak mówi artykuł 14 ustawy Prawo o ruchu drogowym, następny, bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Wyjaśnia naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie Maciej Rymar. Pieszy nie może także przechodzić przez pasy i jednocześnie korzystać z telefonu. Ktoś, kto ma słuchawki w uszach i w ręce telefon, na którym wyszukuje swoją ukochaną muzykę, nie jest w stanie w 100% skierować tej swojej uwagi na ocenę sytuacji na drodze. Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę obowiązuje teraz nie tylko w dzień, ale także w nocy. Zakazana jest tak zwana jazda na zderzaku. Koniec z taką jazdą, gdzie ktoś dojeżdża do zderzaka poprzedzającego go pojazdu, miga mu światłami, stresuje często jeszcze niezbyt wprawnego młodego kierowcę i dochodzi do dramatycznych sytuacji drogowych. Powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W najbliższym czasie rząd przeznaczy na rozbudowę infrastruktury drogowej i poprawę bezpieczeństwa 2,5 miliarda złotych. Powstaną nowe chodniki, sygnalizacje świetlne, oświetlenia ulic, kładki i barierki. Porozumienie wicepremiera Jarosława Gowina deklaruje poparcie dla kluczowych projektów Pawła Kukiza. Chodzi m.in. o projekty dotyczące ordynacji mieszanej i sędziów pokoju. W zamian szef klubu parlamentarnego liczy na poparcie przez lidera Kukiz15 rozwiązań podatkowych związanych z Polskim Ładem. Mogę zadeklarować w imieniu Porozumienia, że wszystkie projekty, które zaproponował sam Paweł Kukiz, mają nasze poparcie. W zamian bardzo liczymy na to, że Paweł Kukiz, który zawsze określał się w sprawach gospodarczych jako wolnościowiec, poprze nasze stanowisko wskazujące na to, że podniesienie kwoty wolnej od podatku. To jest rozwiązanie bardzo dobre, ale skutki tego rozwiązania wynikające z równoczesnej likwidacji możliwości odpisu składki zdrowotnej od podatku są dla nie tylko przedsiębiorców, ale dla całej klasy średniej dotkliwej. Trzeba to jakoś klasie średniej zrekompensować. Antifa brutalnie zaatakowała procesję katolików w Paryżu. Musiała interweniować policja. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. To była procesja, która miała upamiętnić 49 osób. Katolików rozstrzelanych przez antyklerykalnych zwolenników komuny paryskiej. Wśród uczestników pochodu były osoby starsze, ministranci, harcerze oraz rodziny z dziećmi. Cel procesji był czysto religijny, nie było politycznych żądań. Mimo to procesję zaatakowała skrajnie lewicowa organizacja Antifa. Grupa około 20 zakapturzonych osób próbowała zagłuszyć procesję okrzykami i wyzwiskami. W stronę uczestników pochodu poleciały kosze na śmieci, butelki i elementy ogrodzeń. Doszło także do rękoczynów. Wyrwali nam z rąk sztandary, zrzucili flagę, którą podeptali, bili parawian. Relacjonował na łamach francuskiego dziennika Le Figaro uczestnik procesji. Jedna osoba została poważnie ranna w głowę, trafiła do szpitala. Wierni schronili się w najbliższym kościele. Czekali na posiłki policji, której przy zabezpieczaniu pochodu było zdecydowanie za mało. Do wydarzenia na swoim profilu na Twitterze odniósł się minister spraw wewnętrznych Francji. W Paryżu katolicy zostali zaatakowani podczas procesji przez agresywne osoby. W naszym kraju musi istnieć możliwość korzystania z wolności wyznania. Moje myśli są z francuskimi katolikami. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia o godzinie 18:05. Zapraszam.